Tak, zostanie na tam, się okazało, że był zrobiony, znaczy to błąd był projektowo-wykonawczy, można tak powiedzieć. I tam miały być dobrane jakby przykrycie tego okulusa, tak, na 50 kN na metr kwadrat. Się potem okazało, że chyba został trochę materiał źle dobrany. W tej chwili będzie to wymieniane, oczywiście na koszt wykonawcy, tak. Tylko, że dlaczego to się tak trochę ślimaczy? Ono ślimaczy się dlatego, że jest wielki problem z szybami, bo to będzie z takiego szkła, bodajże chyba 5-centymetrowego teraz, zostało to zmienione będzie i będzie na nowo zrobione. No, wczoraj, nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z panem dyrektorem z Unibepu, mówi, że stanie na głowie, żeby do Święta Róży było to zrobione. Jest wielki problem, żeby huta takie szkło wyprodukowała. No. I dlatego tak to trochę idzie, bo to były najpierw próbowane uszczelnianie tego, potem się okazało jednak, że nie tak i zażyczyliśmy sobie wynik. Na razie w tym roku nie, w tym roku to jeszcze też takich różnych spraw w ogóle organizacyjnych, żeby to zobaczyć, jak to funkcjonuje, gdzie przecieka. Zresztą no myślę, że fala upałów tu już główna minęła. A na przyszły rok to trzeba będzie myśleć, żeby więcej takich jakichś takich jeszcze jakby placyków z zielenią. No i zobaczcie, być może, że jakieś dodatkowe historie można by tworzyć. No tylko też nie można się zastanowić. Czy ktoś musi iść akurat tam na środku największe słońce, żeby tam siedzieć? Prawda? No akurat tam? A nie może usiąść przy kawiarni? Gdzie indziej? Drzewa będą za rok już inaczej wyglądały. Zobaczcie, te drzewa się ładnie przyjęły. Tych drzewiec więcej niż było. Oczywiście one są takie, a nie takie. Ale to nie jest tak, bo to tak jak ktoś opisywał, jak gdzieś po tych gazetach w Polsce, to tak jakby, no tutaj park wycięli. To było pięknie. Na Placu Wolności było pięknie. A teraz dopiero zrobili. No. To jest głupota. No i niektórych mediów też.